Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Dreamcrafta. Dokładnie tak, muszę sobie włączyć tylko dźwięki. Dokładnie tak, witam w Dreamcrafcie. I uwaga, uwaga, zdobyłem bardzo dużo drewna. Jak też sami widzicie, dużo rodzajów drewna. I sobie przetestujemy, z którego chcę mieć dom. Chyba że z żadnego, no to wtedy pójdę szukać, więc dżunglowego na pewno nie. To sobie przetestujemy. Chyba żadne się nie powtarza. Powtarza. Chyba jest git. Teraz tu sakurę mamy, aspen mamy, brzozy. Tego nie mamy. Dobra, więc teraz zobaczmy. Czerwone deski. No, użyję. Dobra, więc od sakura nam daje takie wiśniowe, ładne, też użyję. Sakura, białe, bardzo ładne. To ładne. Też takie fajne. Okej. Okay. O. Oh. Okej. Okay. Z tego byśmy chcieli. To też jest bardzo ładne. Kurczaki. Tyle ładnych desek, że ja nie wiem, co wybrać. Naprawdę. Mamy tyle tego drewna, że ja pojęcia nie mam. Ale no tak czy siak musimy sobie trochę pokopać jeszcze, więc to nie jest tyle.
Dobrze, więc witam po timelapse. Jak widzicie, trochę tu porobiłem. Tak to jakoś wygląda póki co. Z tych holi drewna sobie zrobimy podłogę. Tylko no, go tak dużo nie pozbierałem, co jest problemem. Ale to no. Na razie sobie zróbmy tyle, ile możemy. Nasz kill-off też jest na wykończeniu. Przydałoby się na przykład zrobić odcinek z Lucky Bloków i to w ciul. No już po naszym kill-offie. No, więc tak to wszystko tu wygląda póki co. No, będziemy mieli fajny domek. Bardzo ładny. Nie będę niszczył, no szkoda mi diamentów chyba. Chociaż w sumie to nie. Albo, dobra, nie, nie będę. Zostawię go. I czy ja mam jakiś inny diamentowy kill-off? Nie. Więc czas go sobie... Mam ten, ale tego mi na razie szkoda. Więc zrobimy sobie... cyk i cyk, kill-offik. I kopiemy, robimy podłogę. I tyle, no przydałoby się zrobić odcinek z takich bloków, by dropnąć żelazo. Bo w jaskiniach to by znacznie dłużej zajęło. I no, zrobimy sobie tu ładnie podłogę i będzie to wszystko super tu wyglądało. Nie mogę się doczekać efektu finalnego, zwłaszcza, że robię to tylko i wyłącznie z użyciem wyobraźni. Nie używam do tego, że żadnego Pinteresta, żadnego Google'a. Jest to 100% czysty po prostu moja fantazja i uwierzcie, że dalej nie wiem, co tak naprawdę chcę zbudować w 100%, ale wiem, że jakiś zarysik taki teraz, co sobie zrobiłem, to właśnie mam to w głowie i no. Jest to w 100% moja konstrukcja, że to tak powiem. Dobra. Co to tu wypełnimy? I tyle. Nie mamy już holy planksów, ale mamy na pewno sadzonki. No właśnie. Holy, 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 ale w sumie, kurczę. Lepiej pójść do lasu. Gdzie to było te holy? One były... Tu? Tak, to te. Holy. Nie. To nie jest to. Tu? To są holy, tak, to jest to. Cyk. Minusem jest to ogromnym, że one idą nie w szerokość, a w wysokość. I przez to jest ciężej je zdobyć. O, chociaż tu mamy giganta, więc super. Cyk. I nic. Szkoda. Czemu to się nie ścina? No dobra, i teraz spoko. Cyk, cyk. Fajne jest to. Dziwne, że na nich rosną te berisy. Ale w sumie fajne to jest. Bo można tak łatwo to wydobyć. Okej, okay, ciekawie. Dobra, chyba starczy. Oj, zapomniałem waypointa przenieść. Ojeju. Będzie trzeba to nadrobić. By się nie respić w ziemi. No właśnie. No. To sobie edytuję. Nie to, kurde. Edit, save. Teraz jest tu.
Nie. Cyk. Pięknie. I teraz sobie możemy zrobić tak. I za dużo. Ale możemy sobie zrobić już tu tę naszą podłogę. I coś tam już będzie zrobione. Jeszcze parę, sporo w sumie tych części jeszcze będzie tu nagranych. Zrobienia domku. To jest część druga, która będzie pod rząd. Bo pomiędzy tymi filmami nie nagrałem nic innego. No. Myślę, że to fajnie będzie kontrastowała taka podłoga do ciemniejszych ścian. Chociaż mógłbym sobie zrobić ją białą, taką albo kremową czy coś. No a w razie W to się po prostu zmieni. Zawsze to można zrobić, co nie? Więc no, tu gdzie aktualnie to robię, to tu nie będzie żadna sypialnia, nic. Tu po prostu będzie główne lobby mojego domu. Dokładnie tak, moi drodzy widzowie. Oj. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra. Tak to wygląda. To będzie tu trzeba zniszczyć. Żeby to było takie ala naturalne. I tak samo. Też. Cyk. Okej. Tak to na razie wygląda, ale chyba jesteśmy jeszcze w stanie zrobić ściany mniej więcej. Cyk i cyk. Dokładnie tak. Ja bym zrobił z świerku. Bo ja świerk kocham. I no. Kurczę. Oj. Lekki problem. Ale nie dla mnie. Tu będą takie okna, ale to w sumie mogą być takie. Nie, to lepiej zrobić coś takiego już. Albo po prostu coś takiego. Albo jeszcze tak. Nie. Tak. Okej. Cyk. Ściany gotowe. Bardzo ładnie to wygląda. I sufit, sufit, sufit. Z czego robimy sufit? To jest dobre pytanie, co to jest? Z czego zrobić sufit? To jest pytanie, na które odpowiedzi nie znam na razie. Chociaż... No, zrobimy z tego. Chociaż to, kurczę, to nie, to ja wolę chyba z tego jednak ściany. No, patrzcie jak to pasuje, ej, ściany robimy. Cyk. Nie tak. Wiśnie. Dobra. I cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra. Cyk. I wygląda to lepiej. Lepiej tak pasuje. Chcę na przykład tą podłogę jasną. Oj, co ja robię. Można zmienić na świerk. Myślę, że to będzie fajne. I chyba tak zrobię. Tylko wtedy z czego sufit? To jest dobre pytanie. Na które odpowiedzi nie znam. Okej.
No i ta podłoga tak teraz średnia pasuje, a jak się postawi to, no i to już pasuje bardziej, dużo bardziej. Więc trzeba to popodmieniać. To ja to szybko zrobię. Dobra, więc pozamieniałem podłogę z sufitem i tak to wygląda wszystko, tak to się prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie. Kurczę, jakby to tu zrobić? Chyba... Nie wiem w sumie. Dobra, ja jeszcze to ogarnę poza odcinkiem, więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia i pa pa!